Witam Państwa, zapraszam na 20 odcinek wspomnień, drugiego tomu Wspomnień o Solidarności, czyta Andrzej Rozpochowski. W MKR Jastrzębie był, przypomnę, poza ewidencją księgową, był poza nią kolportaż wydawnictw i kiosk z pamiątkami. Poza ewidencją księgową była tam również jakaś kasa z gotówką. Przejęto ją z rąk byłej głównej księgowej z sumą prawie 313 tysięcy złotych niewiadomego pochodzenia. MKR Jastrzębie nie przekazał też żadnych środków dewizowych, chociaż uważano, że takie istnieją. Ale nawet w ewidencji księgowej zarządu MKR Jastrzębie zastano nierozliczone faktury za okres od maja 1981 roku na sumę prawie 5 milionów złotych. Ewidencję księgową MKR-u Jastrzębie nowy zarząd regionu przejął dopiero 25 listopada 1981 roku, na niecałe 3 tygodnie przed wprowadzeniem stanu wojennego. Aby zapłacić wspomniane nierozliczone faktury w Jastrzębiu i mieć pierwsze własne pieniądze, nowy zarząd pobrał z konta MKZ-u Katowice 20 milionów złotych. Przynajmniej do końca listopada 1981 roku, nie wiem, co było potem, nie przejęto gospodarki finansowej MKZ-u Bytom, kierowanego przez Andrzeja Cierniewskiego. Stwierdzono, że poza ewidencją księgową był tam też prowadzony kiosk sprzedaży pamiątek. Poza brakiem wszelkich i milionowych rozliczeń tego kiosku PTTK poinformowało nowy zarząd, że kiosk związkowy w MKZ-cie Bytom jest im winien ponad 6,5 miliona złotych. Zarząd odmówił wówczas zapłacenia tego, a w czasie przeprowadzonej w MKZ-cie Bytom kontroli stwierdzono brak jakichkolwiek faktur na te ciężkie pieniądze. Dla porównania MKZ Katowice wydał o ponad milion ówczesnych złotych mniej na realizację ogromnego przedsięwzięcia teatralnego Tragedia Romantyczna, za co był na pierwszym walnym zebraniu delegatów i nie tylko oskarżany o marnotrawienie związkowych pieniędzy. 23 października 1981 roku przejęto gospodarkę finansową MKZ-u Tychy, kierowaną przez przewodniczącego nowego zarządu regionu. Okazało się, że Leszek Waliszewski posiadał w Tychach kiosk z pamiątkami, który również był prowadzony poza ewidencją księgową. Przejęto tam prowadzoną także poza taką ewidencją, jak w Jastrzębiu, kasę z gotówką w wysokości 27 tysięcy złotych w chwili przejęcia. Osoba prowadząca kasę i kiosk nie została jednak rozliczona przez nowy zarząd regionu co najmniej do końca listopada 1981 roku. Czy jego przewodniczący, Leszek Waliszewski, nie miał z tego powodu wyrzutów sumienia, traktując wcześniej wrogo mnie i cały zarząd byłego MKZ-u Katowice na podstawie oskarżeń wyssanych z palca? Do końca listopada 1981 roku nie było również przejęcia MKZ-u Tarnowskie Góry, ponieważ, i to jest dopiero perełka,
cały czas działacze tej struktury nie uznawali uchwał pierwszego walnego zebrania delegatów i odmawiali rozwiązania się. Tymczasem przewodniczący tego MKZ-u, Jerzy Ciepiela, i drugi z przywódców, Henryk Strzutka, byli członkami nowego zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego. I co na to jego przewodniczący Waliszewski? Uczynił Ciepielę swoją drugą prawą ręką po Marku Wachu, czyli wiceprzewodniczący. Jawna i pełna rebelia w Tarnowskich Górach trwała od zakończenia walnego zebrania delegatów, czyli od początków sierpnia do początków listopada 1981 roku. Dopiero w listopadzie, i to nie szef Ciepiela, a Henryk Strzutka, łaskawie powiadomił nowy zarząd regionu, że będzie można przejmować MKZ Tarnowskie Góry. Jednakże były to tylko puste słowa, bez pokrycia w faktach. Główny księgowy MKZ-u Tarnowskie Góry odmawiał bowiem przystąpienia do przejęcia gospodarki finansowej tego MKZ-u przynajmniej do 22 listopada 1981 roku. Czy zdążono ją przejąć przed wprowadzeniem stanu wojennego, również nie wiem. Tymczasem najwcześniej, jako pierwszy, bo przed 14 października, nowy zarząd regionu przejął MKZ Katowice. I tutaj, odmiennie niż u innych, niczego prowadzonego poza ewidencją księgową nie stwierdzono. W chwili przejęcia nowy zarząd nie dysponował jedynie rozliczeniem się twórców tragedii romantycznej z udzielonej im przez MKZ dotacji na realizację widowiska. Było ono bowiem jeszcze w toku, a ponadto, co jest nie mniej ważne, tragedia romantyczna jesienią miała być wznowiona. Wysokość dotacji MKZ na widowisko oparta była na przedstawionym MKZ-owi przez twórców kosztorysie. Jest zupełnie inną rzeczą, że w nowym zarządzie regionu uznano, iż twórcy widowiska, aktorom i innym artystom, jak Czesławowi Niemenowi za muzykę, płacili dużo wyższe wynagrodzenie, aniżeli otrzymywali oni według oficjalnych cenników obowiązujących w PRL. Ja pamiętam, że my jeszcze w MKZ-cie poruszaliśmy również ten temat z twórcami widowiska i oni przedstawili nam wówczas proste uzasadnienie stanu rzeczy. Cytuję. My, twórcy spektaklu, jako twórcy, jesteśmy nikim w świecie artystycznym kraju. Nie mamy żadnego twórczego dorobku. Robimy przy tym również nowe i niekonwencjonalne przedsięwzięcie artystyczne poza przyjętymi dotąd standardami w PRL. Dlatego pragniemy, aby apanaże wykonawców artystycznych odpowiadały bardziej temu, jak jest w wolnych krajach. Ponadto, aby zechcieli z nami rozmawiać czołowi polscy artyści i aby pozyskać ich, wchodząc w ich bieżące, inne twórcze plany i zobowiązania, trzeba im było jakoś godnie za to podziękować. Zgadzaliśmy się z takim stanowiskiem i ponownie, także dzisiaj uważam, że nie zrobiliśmy nic złego. Wręcz przeciwnie. Dzięki naszej decyzji powstało dzieło o niezapomnianej i bezcennej wartości, a także o nigdy przedtem w Polsce niespotykanym charakterze w wykonaniu największych artystów polskiej kultury. Żałuję tylko,
że nie zostało ono sfilmowane. Gdybyśmy my, MKZ Katowice, myśleli tak, jak myśleli wówczas ludzie nowego zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego, to tragedia romantyczna nigdy by nie zaistniała. Do dzisiaj nikt inny i nigdzie w Polsce czegoś takiego zresztą nie powtórzył, a wielka to szkoda. Gdybym posiadał takie możliwości jak w roku 1981, byłoby chyba inaczej. Reasumując, przejmowanie byłych MKZ i MKR przez nowy zarząd regionu można uczynić następujące oceny. Zarząd ten do końca listopada 1981 roku przejął gospodarkę finansową jedynie 3 z 5 byłych MKZ-ów i MKR. Były to MKZ Katowice, MKZ Tychy i MKR Jastrzębie. Nie przejęto do tego czasu MKZ-u Bytom i MKZ-u Tarnowskie Góry. Nie mam wiedzy, czy zdołano to uczynić przed wprowadzeniem stanu wojennego. Przejęte MKZ i MKR na rzecz nowego zarządu regionu przekazały niecałe 58 milionów złotych gotówki i mienie o wartości ponad 12,5 miliona złotych. Przy tym MKZ Katowice ponad 36 milionów złotych na koncie i 2,5 miliona w innych środkach. MKR Jastrzębie niecałe 19 milionów złotych na koncie i około 10 milionów inne środki. MKZ Tychy niecałe 2 miliony złotych na koncie i ponad 200 tysięcy złotych inne środki. Ponadto zarząd regionu przejął w MKR Jastrzębie i MKZ Tychy będącą poza ewidencją księgową gotówkę w kwocie ponad 0,5 miliona złotych. Przy tym MKR Jastrzębie prawie 313 tysięcy złotych, MKZ Tychy prawie 206 tysięcy złotych. Odnośnie do takich pieniędzy trzeba wiedzieć, że to była suma, jaka pozostała, a nie wiadomo ile środków od sierpnia 1980 roku łącznie w takiej formie było, skąd one pochodziły oraz kto, ile i na co po prostu brał sobie jakieś sumy bez żadnego rozliczenia się w ciągu całego okresu istnienia tych dwóch ośrodków regionalnych Solidarności. Może więc byli tacy, co osiągnęli z tego jakieś osobiste i niemałe korzyści majątkowe? Tego do dziś nikt przecież nie sprawdził. Co się tyczy też tej ostatniej sprawy, w ślad za oficjalnym dokumentem nowego zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego z końca listopada 1981 roku, cytuję, należy zadać pytanie komisjom rewizyjnym sprawdzającym gospodarkę finansową w poszczególnych MKZ i MKR, na jakiej podstawie udzielono absolutorium tym MKZ i MKR w czasie pierwszego walnego zebrania delegatów. Koniec cytatu. Odpowiedzi dzisiaj może udzielić każdy sam sobie. Jeden też Pan Bóg wie, jak wyglądała cała gospodarka finansowa w dwóch nieprzejętych byłych MKZ Bytom i MKZ Tarnowskie Góry. Jest to szczególnie istotne, ponieważ nowy zarząd regionu Śląsko-Dąbrowskiego przejął ostatecznie ewidencję administracyjną i inne rzeczy, nawet tych dwóch MKZ, ale nie mógł przejąć właśnie sprawy najważniejszej, ich gospodarki finansowej.
W związku z tym do rangi symbolu urasta następujący wniosek. Na pierwszym walnym zebraniu delegatów tylko władzom MKZ-u Katowice zarzucono niepotwierdzone nieprawidłowości i rzekome nadużycia w gospodarce finansowej, stwierdzając, że organ kontrolny MKZ-u nie udzielił mu za to absolutarium. Władzom zaś czterech pozostałych MKZ i MKR nic nie zarzucono, stwierdzając, że ich organy kontrolne udzieliły im absolutorium. Po pierwszym walnym zebraniu delegatów okazało się, że to tylko władze MKZ-u Katowice nie prowadziły niczego na lewo poza ewidencją księgową i gospodarkę finansową mają czystą. Natomiast władze czterech pozostałych MKZ i MKR na lewo poza ewidencją księgową prowadziły obrót pieniężny i towarowy, więc są winne udokumentowanym i możliwym do stwierdzenia także przed pierwszym walnym zebraniem delegatów nieprawidłowościom i nadużyciom w gospodarce finansowej. Dzięki moim wspomnieniom mogę napisać dzisiaj powyższe słowa, które służą obronie dobrego imienia zarządu i całego MKZ-u Katowice, jak również mojego własnego, przed wielu laty zszarganego przez podstępne działania komunistycznych służb specjalnych PRL oraz osób będących wówczas pod ich wpływem. 30 listopada 1981 roku znany już nam podporucznik Janusz Marszałek, który w tym czasie był już chyba, jak należy sądzić z dokumentów, zastępcą naczelnika Wydziału 3A Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach, napisał w swoim meldunku, cytuję: w skład Prezydium Miejskiej Komisji Koordynacyjnej w Dąbrowie Górniczej oprócz Andrzeja Rozpuchowskiego, który jest przewodniczącym, weszli Henryk Jasiak, wiceprzewodniczący do spraw kontaktów związkowych i społecznych, Zbigniew Krajewski, wiceprzewodniczący do spraw szkoleń, Roman Sadowiak, sekretarz do spraw szkoleń, a Jędrzejkiewicz, odpowiedzialna za komisje problemowe Miejskiej Komisji Koordynacyjnej. Prezydium MKK wystąpiło do władz miasta o przydzielenie lokalu w centrum Dąbrowy Górniczej. Ponieważ propozycje władz miasta nie odpowiadają działaczom MKK, zamierzają oni na najbliższym zebraniu ustalić, czy podejmą odpowiednie działania celem wymuszenia zgody władz na odpowiadający im lokal. Poza działalnością w Komisji Zakładowej Huty Katowice i Miejskiej Komisji Koordynacyjnej, figurant uczestniczy w szeregu zebrań z działaczami Solidarności z innych miast województwa katowickiego. Między innymi na spotkaniu z aktywistami związku z terenu Gliwic, odpowiadając na zadawane pytania, figurant starał się wzmocnić własny autorytet poprzez umiejętne wskazywanie błędów popełnionych przez działaczy zarządu regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Sugerował, aby na najbliższym, drugim walnym zebraniu delegatów regionu rozliczyć zarząd regionu ze spraw, które zostały niewłaściwie rozwiązane, bądź nie podjęto w ogóle działań w kierunku ich realizacji. Z innych wypowiedzi A. Rozpuchowskiego wynikało, że jest on zdecydowanym przeciwnikiem ustroju socjalistycznego i panującej władzy. Na temat wystąpienia Mariana Jurczyka, jakie miało miejsce w Trzebiatowie,
Figurant stwierdził, że wymieniony powiedział słusznie i, cytowane, on podpisuje się pod tą wypowiedzią rękami i nogami, bo to święta prawda. Koniec cytatu. Ponadto zapytany, jak widzi rozwój sytuacji w Polsce, odpowiedział, cytuję, być może już niedługo ludzie będą drzać się przy stwierdzących komitetach. Koniec cytatu. Krytycznie ustosunkował się do polityki prowadzonej przez Lecha Wałęsę, a szczególnie do jego spotkania z Józefem Glempem i Wojciechem Jaruzelskim, twierdząc, że Lech Wałęsa uczestniczył w nim jako osoba prywatna, a nie przedstawiciel Solidarności. W ostatnim okresie w zarządzie regionu Śląsko-Dąbrowskiego nasiliła się walka o władzę. Zwalczające się grupy Andrzeja Rospuchowskiego i Leszka Waliszewskiego przygotowują linię działania na drugie walne zebranie delegatów, które odbędzie się w dniach 30 listopada a 1 grudnia bieżącego roku. Figurant wiąże z drugim walnym zebraniem delegatów duże nadzieje na objęcie funkcji przewodniczącego. Wystąpienie, które zamierza zaprezentować na drugim walnym zebraniu delegatów, przygotowuje mu doradca byłego MKZ Katowice Janusz Krzyżewski z Warszawy. Zarzuty zawarte w tym wystąpieniu przeciwko Leszkowi Waliszewskiemu to niewłaściwe zachowanie się Waliszewskiego w stosunku do komisji zakładowych przy kopalni Szczygłowice i kopalni Sosnowiec w czasie konfliktu na tych kopalniach, brak zdecydowanej pomocy i poparcia ze strony zarządu regionu, zła organizacja pracy w zarządzie regionu, zbyt duża ilość pracowników etatowych w stosunku do osiąganych efektów, niewystarczające działania propagandowe i informacyjne dotyczące działalności związku w regionie, brak pomocy zarządu dla działalności KPN-u i osób, przeciwko którym prowadzone są postępowania karne przez prokuraturę. Wśród działaczy Solidarności panuje przekonanie, że na drugim walnym zebraniu delegatów dojdzie do zmiany przewodniczącego, przy czym Andrzejowi Rospuchowskiemu nie rokuje się zbyt dużych szans na objęcie tego stanowiska w związku z niewyjaśnionymi nadal sprawami działalności finansowej byłego MKZ-u Katowice. W związku z drugim walnym zebraniem delegatów podjęto działania operacyjne i specjalne, których jednym z celów jest niedopuszczenie do wyboru figuranta na przewodniczącego zarządu regionu. Działania te zostały ukierunkowane na wykazanie, że Andrzej Rospuchowski, mimo nierozliczenia się z własnych nieprawidłowości, stawia zarzuty, często nieuzasadnione, innym aktywistom związku, przez co usiłuje rozbić istniejącą strukturę związkową w rejonie. Jednocześnie działania te mają na celu pogłębienie antagonizmów pomiędzy zwalczającymi się grupami A. Rospuchowskiego i L. Waliszewskiego, wywołanie u obiektywnych delegatów negatywnych reakcji w stosunku do obu tych grup i w efekcie doprowadzenie do powstania nowego zarządu. Należy się spodziewać, że w przypadku wybrania nowego składu zarządu zarysuje się dalsza polaryzacja stanowisk wśród działaczy Solidarności w regionie, która może doprowadzić do podziału wpływów tych działaczy w poszczególnych branżach bądź środowiskach, a co za tym idzie, do częściowego rozbicia związku w województwie katowickim.
Koniec cytatu dokumentu. 30 listopada i 1 grudnia 1981 roku odbyła się pierwsza tura drugiego walnego zebrania delegatów. Szedłem na ten zjazd w nastroju zgoła odmiennym od tego, w jakim niecałe 4 miesiące temu opuszczałem pierwsze walne zebranie delegatów. Odzyskałem spokój ducha i z nową energią zmierzałem do dalszej walki z komunistami o odzyskiwanie w kraju wolności. Byłem przy tym z siebie dumny, że wytrzymałem napór zła na pierwszym walnym zebraniu delegatów i nie złamałem zasad. W odruchu bólu i gniewu nie uległem pokusie wycofania się ze wspólnych wyborów i pójścia własną drogą MKZ-u Katowice. Byłby to wielki błąd, ale gdybym myślał wówczas bardziej o sobie, aniżeli o dobru wspólnym, pewnie bym uległ. Teraz, tuż przed drugim walnym zebraniem delegatów, zbierałem już owoce mojej wówczas trudnej, ale słusznej postawy. Magia i czar komunistycznego fałszu na pierwszym walnym zebraniu delegatów już dawno przeminęły, a rzeczywistość coraz bardziej mi sprzyjała. I widziało to już wiele osób, tak jeszcze niedawno będących przeciwko mnie, a co najmniej obok mnie. Upadek mój był bolesny, ale jak wspaniałe jest odzyskiwanie szacunku i zaufania ludzi. Dla takich chwil warto zapłacić każdą cenę. Niemniej cechą tej drogi jest, że jeżeli zdecydowałeś o poświęceniu swojego życia dobru publicznemu, musisz mieć miękkie serce i twardą dupę. Nikt i nic na tym świecie tego nie zmieni.